Także cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony Mietek. No i co, witam was na sejwie z dzikiej mapy. Widziałem, że wam się ta seryjka tutaj podoba na tej mapie, na tym gospodarstwie. Pod ostatnim odcinkiem było ponad 300 łapek w górę, za co wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem wbijecie 400 łapek w górę, to pojawi się kolejny odcinek z tej mapy, tutaj z tego gospodarstwa, tak jak mówiłem już. No i co, zasubskrybujcie kanał, kto jeszcze nie subskrybuje kanału. Bo leci mi po 4500 subskrypcji. Jak to pewnie oglądacie, to już jest wbite lub nie. Jeśli nie, no to zostawcie subskrypcję, to jest nowe na kanale. Udostępnijcie ten materiał. I w sumie lecimy, nie? W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, stoi już Ursus C328, którego oczywiście dostałem od widza na testy. Dzisiaj sobie go potestujemy. Tak widzicie, naklejki, maska. Mam z tyłu podpięty tutaj, jak widzicie, PN20 Meprozeta. Oczywiście mojego, tutaj na Udimach. Pewnie to beczkę znacie ze streamów, tam z odcinku, bo mieliśmy ją na Bracie Polskiej Farmie. Dzisiaj sobie porozwozimy tutaj gnojówkę. Ja osobiście, jak widzicie, zatankowałem tą beczkę gnojowicą. 2,5 tysiąca litrów. Pojedziemy sobie tam na to pole, gdzie były ziemniaki. No co, po prostu rozlejemy sobie gnojowice. Zobaczymy, jak to będzie, co i jak. Powiedziałem, że wam się tutaj mapka podoba. Dużo było łapeczek w górę. I oczywiście sobie zapalamy tutaj Ursusa C328. I jedziemy sobie oczywiście na pole. Będzie więcej, myślę, że będzie więcej tutaj odcinków tutaj z tej serii. Bo dużo po prostu było łapeczek, nie? Subskrypcje te wpadły pod tamtym odcinkiem. 30 wam się podobała, ta skrzynka także właśnie na ziemniaki, którą właśnie tam mówiłem, że będzie możliwe, że wydana, no to wam mówię, że będzie pewnie wydana. Jeszcze może nie wiem kiedy, ale myślę, że widzowie ją wydamy. Tylko wiecie, muszę tam w sumie poprawić model jeszcze i wiecie, nie? To mógłbym wam wydać, ale kiedy będzie wydana, to tam właśnie jeszcze nie wiem, ale pewnie dla was wydam. I co, lecimy sobie tutaj na pole z tą gnojowicą tutaj, na to pole z ziemniakami. Zobaczymy, czy nam to oczywiście starczy. Bo mamy 2,5 tysiąca litrów tutaj gnojowicy. Powinno nam tutaj to starczyć. Możecie napisać w komentarzu hashtag gnojowica, tak, możecie napisać hashtag gnojowica, a ja wam oczywiście przypnę serduszko. Jak to zawsze robię. Wbijajcie także na streamy. Jak to oglądacie, to jest wtorek? Tak, to jak to pewnie oglądacie, to jest wtorek, także wbijajcie na streama. Fajnie także dobijamy tam celu na kierownicę, bo będziemy kupować. Zobaczymy, jak nam to starczy. No, rozlewa tym. To teraz chyba jest, tak? Jest tutaj, czy nie ma? Jest, także tutaj teraz widzowie pokazuje nam się teksturka, bo tutaj wtedy na tym trawie nie było. Pokazuje nam się, tak, to chyba jest. Tutaj jest. Nawiedzenia 20%, tutaj czekajcie, bo tutaj jest 20-40, a tu tak, dobra, no to czyli coś tutaj działa chyba teraz. Dobra, to lecimy. Właśnie zbytnio nie widzę tutaj jak rozlewać, bo jak widzicie są tutaj te stare teksturki. Tak, jak widzicie się odbija, więc tutaj wszystko nalewacko się nalewa. Bo na trawie tak to było właśnie widać, że była i taka wiecie, bo ja mam takie tekstury też inne wgrane tej trawy. I tak to właśnie było wyglądać, że po prostu nie było widać tutaj tekstury gnojowicy. I to było właśnie źle, ale tutaj jak widzicie odbija tutaj od słońca, wszystko elegancko, fajnie widać. Dobra, to sobie lecimy tutaj, zobaczymy jak będzie trwał ten odcinek. Mam nadzieję, że wiecie, tak długo jakoś nie. Mam nadzieję, że po prostu też jakoś mega długo odcinek nie będzie trwał, bo wiecie sobie tylko to rozlejemy. Mówiłem was o tym, że wbijajcie na właśnie na lewiki. Często właśnie jest o godzinie, praktycznie o godzinie 17, także wbijajcie, oczywiście was zapraszam, bo tam dobijemy celu do kierownicy, bo teraz właśnie zbieram na Logitecha Driving GT Force. Niedużo nam brakuje, więc może dzisiaj dobijemy celu. Dobra, tutaj mamy rozlane, jak widzicie szybko dosyć to idzie, bo mówiłem pole jest dosyć małe. Może sobie polecimy jeszcze to pole może obok. Albo jakieś może inne pole znajdę. Pojedziemy pewnie jeszcze na gospodarstwo. Wiecie, zalejemy jeszcze raz beczkę. Dobra, lecimy. Tylko nawet nie pamiętam, gdzie ja to rozlewałem. Tutaj chyba rozlewałem, tak. Tutaj sobie jeszcze polecimy.
Jak widzicie, fajne ta 3328. Jakby co, nie pytajcie w komentarzach, czy będzie wydana, bo już wam mówiłem na początku tego odcinka, że oczywiście nie jest to mojego autorstwa, nie jest to moje. Po prostu dostałem od pewnego widza. No, oczywiście na testy, wiecie, żeby sobie potestować. Dobra, czekajcie, tutaj mam rozlewane, tam po lewej stronie mam rozlewanego i tutaj jeszcze nie mam, także wiecie, nie pytajcie w komentarzu, bo już mówię, że to nie jest moje, dostałem tylko i wyłącznie na testy. Ale tak to w sumie fajnie się sprawuje, elegancko, fajnie wygląda, kolorki też są wgrane. Wiecie, tam multicolor maski, więc fajnie ktoś to ogarnął. Dobra, lecimy sobie teraz tu. No, mam nadzieję, że nam tutaj to starczy. Jeśli oczywiście, wiecie, nam tego nie starczy, to sobie po prostu polecimy jeszcze raz, nie? Ale myślę, że nam tu chyba to powinno starczyć. Tak, starczyło nam tutaj to elegancko. Więc tutaj mamy rozlane. Dobra. Tutaj nam chyba zostało z tyłu jeszcze, tak, tutaj nam zostało z tyłu. Dobra. Wiecie, ja już zbytnio nie mam gnojowicy. Tam wiecie, bo mam tylko 10 krów tutaj na tej serii, na tej dzikiej mapie. Więc brak, po prostu brak tutaj gnojowicy. Więc my się sobie tutaj, widzowie, pojedziemy do sąsiada po gnojowicę. Bo z tego co wiem, to ma tego dużo. Wiecie, ma jakieś gospodarstwo ma. Więc pojedziemy sobie teraz do sąsiada. Oczywiście po gnojowice. Po gnojowice sobie pojedziemy do sąsiada, zatankujemy jeszcze raz. Rozlejemy pewnie jeszcze tutaj, wiecie, na ściernisko. Jedziemy sobie teraz tutaj na górę. Jak widzicie, no mieszka troszkę tak, wiecie, wysoko, nie? No ciężko będzie tutaj wyjechać tą C328. Ale jakoś idzie, jakoś, widzowie, jak widzicie, idzie. Mam tam jeszcze jedno pole, wiecie, do rozlania. Jeszcze mam jakieś ściernisko, jeszcze na live sobie skusiliśmy. Więc podjedziemy sobie tam. I sobie oczywiście tam jeszcze rozlejemy gnojowice. Tylko nie wiem, czy ja tu w ogóle wyjadę, jak widzicie, no ciężko jest. Ciężko, żeby tu wyjechać z tą beczką pod górę. Ona jest pusta. Zobaczymy, nie? No jakoś idzie powoli. Powoli jakoś idzie. Jak widzicie, mapa mi się tutaj bardzo podoba. Widzicie, jest taki teren bardziej górzysty. Dosyć ciekawy, jak widzicie, nie? Dosyć ciekawy, dobra. Także ja się za chwilę z wami będę witał, bo jedę do sąsiada po gnojowice, także... O, jak widzicie, ja sobie tutaj wracam już z pełną beczką od sąsiada. Zalałem sobie u niego tam beczkę całą tutaj z gnojowicą. Oczywiście, wiecie, on ma duże gospodarstwo, ma krowy, świnie, więc wiecie, można było od niego wziąć. Jak widzicie, to jest ogromna górka. Ciężko było wjechać, a teraz tutaj, jak widzicie, szybko sobie możemy teraz zjechać. Ale my nie będziemy szybko jechać, bo oczywiście nie mamy hamulców, tak. Tutaj, jak widzicie, brak tutaj właśnie hamulców w tym Ursusie. Więc trzeba będzie prosto wolniej tutaj zjeżdżać z tej górki. Żebyśmy po prostu tutaj nie wjechali do tego tam potoku, jak widzicie, tak, jest taki ogromny potok rów. Więc trzeba po prostu uważać, nie? Kolejny pewnie odcineczek wleci z braciem Polskiej Farmie. Bo jak wiecie, mamy tutaj tam w silosach dużo jęczmienia, pszenicy, tam soi pewnie sprzedamy i pojawi się nowy nabytek. No więc będzie nowy nabytek na bracie Polskiej Farmie. Więc zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Jak mówiłem, 400 łapy w górę, a pewnie wleci na kanał kolejny nowy odcineczek, pewnie tutaj z tej serii, bo widzę, że wam się podoba ta seria. Więc będziemy więcej nagrywać tutaj tej serii. Jak widzicie, tu sobie z beczką dajemy radę. Więc super i spoko. Ło, jaka świnia! Jak widzicie, widzowie, miałem straszny wypadek. Nie wiem, skąd to się właśnie znalazła ta świnia cała. Nie wiem, może wyszła tutaj, nie wiem, od zagrody, może sąsiada wyleciała. Nie wiem, może wyszła tutaj chyba z tej kukurydzy. Bo jak widzieliście, możecie sobie cofnąć wtecz. Po prostu świnia stała na drodze. Nie mam pojęcia, skąd ona się znalazła. No jak widzicie, miałem wypadek. Ogromny wypadek. Jak widzicie, no świnia chyba nie żyje, nie wiem, z tego co widzę. Oczy ma tylko otwarte. No lecz po prostu przewrócona, nie wiem, czy straciła tutaj przytomność. Ale chyba nie żyje. No jak widzicie, ogromny wypadek, tutaj straciłem koło w Ursusie C328. Ale dobrze, bynajmniej, że beczka jest cała, ale traktor, jak widzicie, stracił koło. Jak widzicie, można nawet podnosić to koło, więc no... Mega wypadek, także napiszcie w komentarzu wypadek,
A ja wam oczywiście przytnę serduszko, nie wiem co mam zrobić w tej sytuacji. Nie wiem skąd się w ogóle znalazła ta świnia tutaj. Pewnie wyszła z tej kukurydzy, ale nie wiem co ona robiła w tej kukurydzy, nie wiem kogo to jest świnia. No nie wiem po prostu co ona tu robi, nie? Więc teraz szybko po prostu pójdę po 30, bo wiecie, jak przyjedzie jeszcze policja, jak widzicie, postawiłem po prostu tutaj pachołki z tego względu, żeby po prostu, jak widzicie, auta jeżdżą, żeby po prostu odjechali, wiecie, żeby zauważyli, że był po prostu wypadek. Ja sobie wezmę w tej chwili tutaj 30, bo trzeba szybko pojechać, zamontować to koło i wiecie, koło. No oczywiście 28 nie załadujemy na dwukołówkę, ale po prostu weźmiemy to koło, bynajmniej załadujemy i pojedziemy na gospodarstwo. Weźmiemy po prostu linkę i przyciągniemy ten traktor razem z tobeczką, a ze świnią, no to nie wiem, świnie po prostu niech sobie leży. Może wiecie, sąsiad może odnajdzie, to sobie weźmie tą świnię. Bo oczywiście ona pewnie w nie żyje, także mega wypadek. Napiszcie w komentarzu wypadek. Oczywiście przypnę serduszko. Zostawcie tutaj 400 łapek w górę. To pojawi się kolejny odcinek z tej mapy tutaj. I tyle, nie? Załadujemy sobie szybko to koło, jak widzisz. No mega wypadek. Świnia sama wyleciała, po prostu nie wiem. No nie wiem skąd, nie wiem jak ona tu się znalazła. Więc załadujemy sobie szybko to koło tutaj. Żeby wiecie, oczywiście policja nie przyjechała. Dobra, załadowaliśmy sobie koło. Nie wiem co teraz zrobimy z tą beczką. Na beczkę nawet sobie odczepimy. Pojedziemy po linkę. Jakoś to ogarniemy, nie wiem, świnia po prostu nie żyje, widzicie, się nie rusza, nie rusza się, nie? Postawiłem, mówiłem, postawiłem te trójkąty tutaj, te pachołki po to, żeby po prostu ludzie zauważyli, że był wypadek, nie? Bo wiecie, nie? Jak nie będzie tu zauważony, to wiecie, może jeszcze być większy wypadek, mógł go tutaj wjechać, nie zauważyć. Więc wiecie, musi być tutaj wszystko BHP. No i jak tak to jest, widzicie, tak to jest, jak po prostu jest kukurydza wysoka. A wiecie, dziki, te świnie lubią jeść tę kukurydzę, więc pewnie tam się znalazła, nie wiem, może uciekła od sąsiada po prostu i tak to bywa, tak to bywa. Wypadek, mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Jeśli wam się oczywiście odcineczek podobał, zostawcie łapeczkę w górę, 400 łapek, kolejny odcinek. Subskrybujcie kanał, napiszcie hashtag gnojowica i hashtag wypadek w komentarzu. Ja wam oczywiście przypnę serduszko, ja się z wami żegnam, trzymajcie się mordeczki, do kolejnego odcinka, cześć.